Gdzie jest dysk? Wymiana dysku. Najczęściej dysk należy wymieniać w kopiarkach kolorowych Kyocera TaskAlfa, kiedy pojawiają się kody błędu. Kody błędu typu C0640, 0660, 0670, 0870. Wszystko to wskazuje na to, że należy wymienić dysk. Najpierw można spróbować go sformatować symulacją U024 HDD Formatting, ale to często nie pomaga. Jeżeli to nie pomoże, musimy dobrać się do dysku, który jest ukryty pod tylną obudową. Więc należy na początek zdjąć tylną klapę, pozbyć się wszystkich śrubek i otrzymamy dostęp do dysku. Jego wymiana jest dosyć prosta, natomiast dość kosztowny jest zakup tego dysku. Na końcu filmu będzie pokazany link do naszego sklepu z częściami używanymi, gdzie taki dysk można kupić za śmieszne pieniądze, więc może ktoś skorzysta. Delikatnie zdejmujemy tylną obudowę i przed nami jeszcze troszkę śrubek. Musimy odkręcić płytę w okolicy kontrolera, płytę pokrywającą, zabezpieczającą, czyli ten duży element. Po kolei wszystkie śruby. Ok, ich oczom ukazał się dysk. To jest nasz dysk, którego szukamy. Dwie standardowe wtyczki do dysku i wyciągamy go. Jest zamontowany na dwóch śrubach, które trzymają mocowanie, które jest na takich fajnych dystansach amortyzujących wstrząsy, i dysk mamy w ręku. Polecam nim za mocno nie trząść. Ok. To jest nasz dysk. Nasz winowajca kodów błędów. Niestety, jak dysk poleci, maszyna się nie uruchamia. W identyczny sposób montujemy nowy dysk, 160 GB i maszyna znowu zaczyna pracować. Pozdrawiam. W naszym sklepie z reguły te dyski są dostępne, to jest adres naszego sklepu i numer katalogowy, który musisz wpisać do wyszukiwarki. Otrzymasz jeden wynik, to będzie ten dysk. Zapraszam.